Dzisiaj jest wielki dzień Januszka. Januszek ma szkolną dyskotekę i zamierza zgłuszyć laskę. Dzisiaj zgłuszę laskę. Januszek nie wie dokładnie, na czym polega głuszenie lasek. Jednak starszy brat powiedział mu. Póki tego nie zrobisz, nie będziesz prawdziwym mężczyzną. Januszek słucha starszego brata, ponieważ starszy brat jest starszy. No właśnie, jestem od ciebie starszy i mądrzejszy. Tak akurat uważa tylko brat, ale Januszek w sprawie głuszenia przyznaje mu rację, ponieważ prawdopodobnie chce być mężczyzną. No jasne, wszystko jest lepsze od bycia gimnazjalistą. Tak więc dziś wielki dzień Januszka, ponieważ może zostać kimś więcej. Tymczasem, jak co rano, szykuje się do porannego joggingu. Trudno powiedzieć, skąd wziął się u niego ten zwyczaj. Januszek tyle wie na pewno. Lubi biegać, jeść i spać. No więc... Lubię biegać. Lubię spać. Lubię jeść. No i grać w Call of Duty, Minecrafta, Medal of Honor. A uczyć też się nie lubisz? Bo w twoim wieku powinieneś przede wszystkim się uczyć. A właściwie to powinieneś się uczyć tylko i wyłącznie. Właśnie co taki młody człowiek może sam żyć To nauczycielka języka polskiego. Jak widać, prześladuje Januszka na każdym kroku. I nawet o tym nie wie. Zapewne teraz siedzi sobie wygodnie w fotelu we własnym domu i sprawdza skopiowane z internetu wypracowania swoich uczniów. Wypracowania. No to zobaczymy się w szkole. Mogę z sobą pobiegać? Hej, no jasne! Jola to sąsiadka Januszka i jednocześnie koleżanka z klasy. Januszek dotąd nie wiedział, że Jola lubi biegać. Ty wiesz, ja jak dotąd nie wiedziałem, że ty biegać lubisz. Zgłupiałeś? Spójrz na mnie. Już jestem cała spocona. Zdziajam. Przed szkołą będę musiała jakoś się ogarnąć, no bo w takim stanie do szkoły nie pójdę. A poza tym, kto przy zdrowych zmysłach biega wokół własnego domu? No nie wiem. Ja i ty? Nie. Mnie w to nie miesza i ja tak naprawdę nie biegam. Nie? Nie. Stary obiecał mi, że jak od jakiegoś czasu będę uprawiała jakiś tam sport, to od półrocza załatwi mi zwolnienie z WF-u. No i pomyśl, będę leżeć, gadać przez telefon. No i leżeć, gadać przez telefon. Czekaj, stój. Czyli biegasz, żeby? Żeby nie biegać. Genialne, nie? No dobra, ale właściwie dlaczego? WF jest chyba spoko. No błagam cię. Trzeba się przebierać, biegać i robić jakieś dumne rzeczy przy ludziach. Ale wiesz, no, robisz przy mnie właśnie dziwne rzeczy. Wiesz co? Ale przy tobie to wszystko jedno. Cześć! Słowa Joli zasiały w Januszku ziarno niepokoju. Dlaczego wszystko jedno? Bo jesteś lamusem. Bo masz same dopuszczające. Januszek czuł jednak, że odpowiedzi nie są wyczerpujące. Postanowił więc zrobić coś, czego nie robił od dawna. Masz zatwardzenie? Mamo! Mamo, ja myślę! Daj ty spokój. Ojciec za ciebie pomyśli. No albo ja. Ale to gdy będę miała chwilę czasu. A właśnie, pakujesz się do szkoły? Masz tu zeszyty z pracą domową. Ciotka ci w nocy chemię odrobiła. No a babcia napisała wypracowanie. Babcia! No ale mamo! Przecież wiesz, że ona używa takich dziwnych słów! No ale nie narzekaj! Zobacz, 3 strony napisała o Quo Vadis. O czym? Nie, no ale zobacz, tu jest napisane... Anarchomizm. Arachizm. A
Boże. Anarchizm. Anachronizm. Ale mamo, co ja zrobię, kiedy mnie polonistka spyta? Powiesz, że korzystałeś z internetu. Mi tak wszyscy zrzynali z internetu. Zbogacony o znajomość nowego słowa, Januszek ruszył więc do szkoły. No co, Nara? Ale zaraz, ja nadal nie wiem, co to znaczy anarchomizm. Głupi jak przedtem, Januszek ruszył więc do szkoły z nadzieją, że polonistka nie będzie się go czepiać, a w razie czego zgłosi po prostu nieprzygotowanie do lekcji. Masz już 3 nieprzygotowania. Zgadza się, mam 3. Głupi jak przedtem, Januszek ruszył więc do szkoły z nadzieją, że po drodze nastąpi atak terrorystyczny, trzęsienie ziemi, wybuch gazu w sklepie spożywczym, a przynajmniej kontrola sanepidu w szkolnej stołówce. Siema! Słyszałeś? Dzisiaj w szkole kontrola sanepidu. Kontrola sanepidu? Ej, to chyba nie będzie dzisiaj lekcji! No, tak to wygląda. Stary, powiedziałam, jak wróciłam z tego joggingu z tobą. No wiesz, od razu przestałam pisać wypracowanie, no to po co, nie? Kurde, a ja mam napisane. Ha? Januszku. No? Do naszej historii wkracza właśnie Madzia. Madzia ma średnią 5,6. 5,7. No i tylko dlatego, że miałam złamaną nogę, no i nie zdążyłam nadrobić zaległości. Ale w drugim semestrze... No więc Madzia ma średnią 5,7 i szansę na ożywienie tej historii, chociaż ja się po niej wiele nie spodziewam. Januszku? No? Słyszałam, że napisałeś wypracowanie na dzisiaj. Napisałem? Nie napisałem, to chyba nie twój interes. No bo wiesz, ja napisałam 2, gdybyś nie... Cześć, Madziu! Jak coś, to ja bardzo chętnie. No i wiesz, no i matematykę też odrobiłam na 2 osobnych kartkach, gdybyś nie wstąpił... Spoko, Madzia! Dzisiaj nie ma lekcji! Jak to nie ma lekcji? Przecież ja nie zdążę nadrobić zaległości! Tu jesteście! Proszę, siadajcie, moje, posłuchajcie, to za różnica. Więc tak, nim zbiorę wasze zeszyty, żeby sprawdzić zadanie domowe, wyjaśnijmy sobie jedno. Owszem, będzie dzisiaj w szkole niezapowiedziana kontrola sanepidu, ale dopiero o 10:00, więc 2 pierwsze lekcje ze mną są niezagrożone. Januszek i Jola załamali ręce. No a ja? Tylko Madzia się ucieszyła, ale doprawdy nie wiadomo z czego. Więc tak, dzisiaj zajęcia poświęcimy przydawcy. Chociaż ta wiedza i tak do niczego mi się nie przyda ani w szkole, ani w życiu. Zwłaszcza, że i tak nie przyjdziecie do liceum, ani nie zdacie matury. A nawet jeżeli zdacie, to i tak zostaniecie bezrobotnymi. A nawet jeżeli znajdziecie pracę, za najniższą krajową i bez szans na emeryturę. Poczekaj. To chyba oznacza, że nie musimy się uczyć do końca życia. No to wygląda. Ja chyba zaczynam lubić Polak. Pokrzywiony optymistyczną wizją życia i zwolniony z reszty zajęć, Januszek udał się do domu, by przygotować się do szkolnej dyskoteki. No siema. Cześć, synku. Mówię ci, padam z nóg. No a ty co robisz? A nic. Idziesz dzisiaj na dyskotekę? No. Słuchaj, Januszku. Ja mam do ciebie wielką prośbę. Nie tancz z dziewczynami. Albo wiesz co? Najlepiej z nikim nie tancz. Wiesz, jeszcze młody jesteś. No teraz dla ciebie najważniejsza jest szkoła. Spoko! Mamo! To jest szkolna dyskoteka. No dobra, szkolna, ale dyskoteka. Przecież ja byłam w twoim roku. Ja wiem, co się wyrabiało na takich dyskotekach. Januszek pierwszy raz spojrzał na swoją rodzicielkę z autentycznym zainteresowaniem. Mamo? No. Chipsy się skończyły.
No to ja idę zrobić obiad, no bo widzę, że głodny jesteś. Od się umyj, uczesz, wypsikaj dezodorant i co tam jeszcze wolisz? No cześć, Gumbie. Co tam oglądasz? A, nic. No to pooglądam z tobą. Ty wiesz? Rzeczywiście nic. Może włączymy telewizor? Pilota nie ma. Mamo, gdzie jest pilot? Zepsuł się! Tatuś ma kupić nowy, nie ma się. No to Gumbie, pamiętaj, tak jak ci mówiłem, odważnie i do przodu. Podchodzisz do laski i od razu... W tym właśnie momencie Januszek pomiędzy radami mamy i starszego brata odczuł coś, co niektórzy nazywają dysonansem poznawczym. To zupełnie odebrało mu apetyt i chęć do życia. Dysonans poznawczy! Ja to czuję! Nie chce mi się żyć! Książkę byś jakąś poczytał, a nie tak siedzi przed telewizorem. No chociaż jedną lekturę. Jak już mówiliśmy, polonistka prześladowała Januszka w najmniej spodziewanych momentach. Nawet kiedy siedziała we własnym domu i sprawdzała wypracowania. A no tak, wypracowania. No to zobaczymy się na dyskotece. No, frajerze, tylko się porządnie wyprzykaj. Dziewczyny to lubią. Nie? Po wypsikaniu się dezodorantem, Januszek ruszył w końcu na spotkanie ze swoim przeznaczeniem. Na miejscu Januszek przyjął zachęcającą pozę i czekał na wyniki kuszenia. Co? Ej, no weź, nic nie słyszę! Strasznie nie słyszę! Czekasz na wyniki kuszenia! A, dobra. Hej, co robisz? Bawię się! Aha! Januszek zrozumiał, że teraz właśnie powinien powiedzieć coś krótkotrwałego. Zaskoczyć Jolę, poruszyć ją i jednocześnie rozbawić. Zrozumiał, że to jest właśnie ten moment, na który czekał od dawna. Teraz właśnie widzę na Joli wrażenie. Jola! Słuchaj. Odrobiłaś na jutro z Polaka? Co? Ale jutro jest sobota, głupku! Czekaj, to może pobiegamy! Nie pobiegamy, nie pobiegamy, tylko lekturę trzeba chciałbym przeczytać! Tak jak mówiliśmy, polonistka prześladowała Januszka w najmniej spodziewanych momentach, nawet kiedy siedziała we własnym domu i sprawdzała wypracowanie. Zaraz. Ja tu jestem teraz naprawdę! O, przepraszam. Tak jak mówiliśmy, polonistka prześladowała Januszka w najmniej spodziewanych momentach, nawet na szkolnej wychowanej. Ej, no właśnie! Dlaczego polonistka prześladuje mnie nawet na szkolnej dyskotece? Ja chyba potrzebuję psychiatry. Jestem twardy i gotowy. Zaraz, a pan to kto? Psychiatra. No ale to jeszcze nie teraz. Nie? No jasne, że nie. I panią nauczycielkę też proszę o opuszczenie dyskoteki. Dajcie chłopakowi trochę odetchnąć, on próbuje coś tu osiągnąć. Dobra, Januszku, do opuszczenia! No hej! Hej! Co robisz? Muszę los! To fantastycznie! A mnie też możesz? Maciu, słuchaj. Odrobiłaś z Polaka? No oczywiście, że odrobiłam. Ale jutro
jest sobota, nie? Tak, Januszek doszedł do sytuacji, którą niektórzy nazywają węzłem gordyńskim. Januszek nigdy nie słyszał o węźle gordyńskim, ale i bez tego czuje się nieswojo. Jak z tego wybrnąć? Od czego jest rodzina? No cześć, brachu. Jak ci idzie? Elo. O, widzę. Całkiem nieźle. Mamo! Januszek ma dziewczynę! Co? Jaką dziewczynę? O, proszę. Mama? Ale co ty tutaj w ogóle robisz? Szpiegujesz mnie? Nie szpieguję. Ja sprawuję rodzicielską kontrolę. To o co chodzi z tą dziewczyną? Mamo! Januszek chce stać się prawdziwym mężczyzną. Mężczyzną? Ja zwariuję! Psychiatry, no nie. Jestem, zwarty i gotowy. Ktoś ty? Doktor Ex Machina. Doktor co? Doktor psychiatry klinicznej, do usług. No ale tutaj, no tutaj nie ma potrzeby. Tak. No każdy tak mówi, no. O, Jola, powiedz, dlaczego nie lubisz WF-u? No chyba proste, nie? Bo nie lubię rozbierać się w szkole. Tak. Mama! Te szpiegowanie syna to może być symptom. Sympon? Szampan? Symptom. Zaobserwowana własność stanu pacjenta, poddająca się ocenie lekarskiej, stanowiąca podstawę do wnioskowania. A ty, dziecko, z tymi twoimi średnimi, to może być podejrzane. Bo ja już sobie wszystko zaplanowałam. Ze średnią 6.0 dostanę się do dobrego liceum. Później znowu ze średnią 6.0 na dobre studia. Na biotechnologię lub fizykę molekularną. Bo teraz nauki ścisłe gwarantują świetną pracę. O proszę, Januszek, który coraz lepiej biega, stanie się świetnym biegaczem. No i kiedy ja zacznę wychowywać piątkę naszych ślicznych dzieci, no to on zacznie zarabiać na utrzymanie naszej rodziny na mityngach lekkoatletycznych. No to się nazywa. Wszystkich zatkało. Madziu, muszę przyznać, ożywiłaś troszkę tę historię, chociaż masz średnią 5 i 7. Doprawdy wiele się po tobie nie spodziewałam. Dziękuję. No dalej, brachu, głusz. Co? Głusz, no. Głusz. Słuchaj. Madzia. Madziu. Madziu. Jakie ty masz piękne... Jakie ty masz piękne oprawki okularów. Oczy, durniu, oczy. Co? Nieco tylko proszę. Proszę, durniu, proszę. Proszę. Madziu. Madziu. Nie dziw się, że jestem taki zmieszany. Nie dziw się, że jestem taki zmieszany. Ale twoje piękno. Ale twoje piękno. Powala mnie na glebę. Powala mnie na glebę. Co ty bredzisz, Januszku? Tak! Przepraszam bardzo! Jaką randkę? Jaką randkę, Januszku? Masz wolny wieczór i chciałabym ci przypomnieć o zaległych lekturach, więc czy mogę... Zaznaczmy, że po spektakularnym kuszeniu Januszka przestała prześladować polonistka. Ja tylko chciałam wytłumaczyć, co jest węzeł gordyjski. No ale czym ty się przejmujesz? Przecież oni tak za parę lat będą bezrobotnymi. O nie, przepraszam bardzo. Mnie to nie dotyczy. Ja zamierzam zostać lekarzem. Już uczę się podrabiać recepty i zwolnienia z zajęć. Mówisz podrobić? Podrobić mi proszę. No, możemy się zastanowić. Coraz mniej rozumiem te dzieci. Może zacznę studiować psychologię. Coraz mniej rozumiem tę młodzież, może ożenię się, założę rodzinę. Coraz mniej rozumiem tą sztukę. Kurtyna! Thank you.